Dzisiaj podróż z nauką w plecaku do krainy wiecznej wiosny, czyli na Maderę. Na Maderze hodowane są różne pyszne, egzotyczne owoce, między innymi banany. I my dzisiaj jesteśmy na ogromnej plantacji bananów. Przyjeżdżając na Maderę, można podziwiać uprawy, czyli plantacje bananów. Przejdziemy się po takiej i zobaczycie, jak wyglądają drzewa, jak wyglądają kiście bananów i co zrobić, aby dojrzały. Takie same kwiaty rosną w Polsce, ale w doniczkach, w mieszkaniach. Kolejne kwiaty, które na pewno dobrze znacie, ale z doniczek albo z bukietów. A tutaj rosną sobie na świeżym powietrzu, bo cały rok jest dla nich idealna temperatura. Liście bananów zawija się tutaj w folię. Tak naprawdę są to foliowe worki. Dzięki temu zawinięciu w taką folię banany dojrzeją, czyli staną się żółte, słodkie i pyszne do zjedzenia. Tak wyglądają drzewa bananowe, a tutaj macie nawet okazję zobaczyć kwiat bananowca. W Portugalii się go nie jada, ale są kraje, gdzie te fragmenty można gotować albo jeść na surowo i też służą jako pożywienie. Bardzo ciekawe jest to, że liście bananowca są dosyć sztywne, ale bardzo przyjemne i miłe w dotyku. Bardzo. Gładziutkie. Niesamowite. I nieważne, czy małe, czy duże, wszystkie są bardzo, bardzo gładkie i przyjemne. Są kraje, w których służą jako talerze. Podaje się na nich jedzenie. Teraz już wiem dlaczego. Myślę, że mogłyby służyć też jako parasolka. Pień to tak naprawdę resztki liści. Popatrzcie. Część z nich odpada, tak jak tutaj schnie. Część zupełnie odpada. O, podejdziemy tam zobaczyć. I kolejne warstwy tworzą gruby i wytrzymały pień. Zobaczcie, tu jest bardzo dawny, stary liść. Bardzo sztywny, mocny.
ale też bardzo, bardzo gładki. Niesamowite. Zobaczmy, jak wygląda pień od wewnątrz i tutaj będzie dokładnie widać, że tak naprawdę to są kolejne liście, które usychały i tworzyły coraz grubszy pień. Spójrzcie, jak ciekawie w środku wyglądają. Taka plantacja bananów na Maderze. Dzięki temu banany. Przestraszyłam się, bo coś tutaj chodzi między drzewami, może to jakieś jaszczurki. Te pnie są bardzo gładkie, bardzo przyjemne. Aż chciałoby się przytulić.